z jednej strony posiłkujemy się choćby przykładami niemieckimi, to jest kraj, który przoduje na rynku europejskim i ma wielkie osiągnięcia, ale pamiętajmy o tym, że Niemcy w ramach tych osiągnięć zainwestowały olbrzymie także publiczne pieniądze i w tym mechanizmie, który chcemy adaptować do polskich warunków, chcielibyśmy, aby OZE było wytwarzane, wprowadzane do przesyłu, przesyłane, w końcu wykorzystywane maksymalnie na warunkach rynkowych z czytelną pomocą państwa dla wytwórców w ramach polityki choćby klimatycznej czy ochrony środowiska. Zaczyna się bardzo ważna, potrzebna, otwarta debata w tym zakresie, bo z jednej strony OZE pokazuje się jako realną alternatywę dla energetyki tradycyjnej, konwencjonalnej, z drugiej strony konfrontuje się ją choćby z energetyką jądrową, a nie tylko w tej przestrzeni takiej doktrynalnej dyskusji o tych sprawach, a leży tak naprawdę analiza ekonomiczna. I chcielibyśmy, aby maksymalnie dużo odnawialnej energii było o charakterze rozproszonym, najbliżej domu, najbliżej gospodarstwa rolnego, warsztatu rzemieślniczego czy małego przedsiębiorstwa, bo wtedy nie wchodząc do sieci ogólnej zmniejszałoby zapotrzebowanie w bardzo już napiętym bilansie energetycznym kraju.